po omówieniu dość obszernie pozostałych typów rezerw, przyszedł czas na rezerwę na podatek odroczony. Ale żeby o tej rezerwie cokolwiek powiedzieć, no to musimy w pierwszej kolejności zrozumieć, czym właściwie jest podatek odroczony. No trudno tutaj poruszyć kwestię tych rezerw bez zrozumienia tej kwestii. Natomiast nie będę się tutaj rozwodzić jakoś specjalnie na temat podatku odroczonego, bo ze względu na obszerność temu Temu podatkowi odroczonemu zostanie poświęcony osobny temat. No tu jednak chciałabym, żebyście pokrótce zrozumieli, czym on właściwie jest. Jak sama nazwa wskazuje, ten podatek odroczony to jest wartość podatku, która będzie zwiększać bądź zmniejszać wysokość podatku dochodowego w przyszłości. Czyli ten podatek odroczony to jest taki podatek, który będzie korygował naszą zaliczkę na podatek dochodowy w przyszłości, bądź na plus, bądź na minus. Dlaczego? Zaraz Wam wyjaśnię na podstawie przepisów, skąd on się tak właściwie bierze. Natomiast kto podlega pod podatek odroczony? Pod podatek odroczony podlegają podatnicy będący podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a rezerwy i aktywa, zaraz się dowiecie czym one są, tworzone są tylko w przypadku tych jednostek, które podlegają obowiązkowi badania przez biednego rewidenta, czyli których... Sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Czyli to sobie zapamiętajcie, to są tylko duże jednostki, które, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu. I teraz właściwie, kiedy ten podatek odroczony